Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, zapraszam nas wszystkich do wejścia na górę wraz z Panem Jezusem, by wysłuchać kazania na górze. Kazania 8 błogosławieństw, zwłaszcza dzisiaj, kiedy gromadzimy się w naszych miejscach, na cmentarzach, bo tradycyjnie odwiedzamy groby naszych zmarłych, aby spojrzeć w górę i zobaczyć, dokąd właściwie zmierzamy, kim jesteśmy, by wysłuchać Ewangelii życia, zwiastunów życia i radości płynącej z życia. W jaki sposób ją osiągnąć, o tym Pan Jezus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni będą. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystkie złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Wielka jest nasza nagroda w niebie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za piękne życzenia, za obietnice, ale dziękujemy Ci za realny świat, który przed nami stawiasz. Sam pokazałeś nam, Jezu, jaką iść drogą. Dlatego dzisiaj chcemy się zastanowić, czy ta droga jest możliwa. Dla kogo jest ta droga? Co zrobić, aby być świętym, aby być zbawionym, aby wejść do Królestwa? Czy świętość jest elitarna, czy świętość jest powszechna? Pan Jezus w kazaniu na górze, mówiąc błogosławieni, czyli szczęśliwi, mówi, że świętość jest dostępna dla wszystkich. Wystarczy postępować według Jego wskazówek. I papież Franciszek powie w swojej encyklice Gaudete Exultate, że nie można się zadowolić przeciętnością. Przeciętność nie jest dla chrześcijanina. Mimo że błogosławieństwa nie są niczym lekkim czy powierzchownym, błogosławieństwa dotykają głębi ludzkiego życia. Dokładnie, świętość jest możliwa, bo świętość jest w nas. Właśnie uczy nas teologia i też uczy Kościół, że świętość to Bóg w tobie. La sainteté c'est Dieu dans toi-même. Bóg mieszka w tobie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ciekawe jest to, że gdy mówimy o świętości, mówimy o błogosławieństwach, to w Starym Testamencie, gdybyśmy sięgnęli do języka greckiego i potem w Nowym Testamencie, mamy słowo makarioi, błogosławieni. Stary Testament będzie zawsze mówił o błogosławionych i o przeklętych. Dzisiaj Ewangelia, Nowy Testament mówi o błogosławieństwach. Mówi o tym, kto osiąga życie wieczne. Dzisiaj ze smutkiem słyszymy, piekła nie ma. Piekło jest puste, piekła nie ma. A przecież my mówimy, jest niebo. Skoro jest niebo, to jest i druga strona. Dlatego Dzień Świętości, Dzień Radości, Dzień Wszystkich Świętych, to spojrzenie w górę, to spojrzenie na Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, spojrzenie nie na mrzonkę, ale na realny świat. A zatem niechaj to błogosławieństwo będzie dla nas wezwaniem. Słusznie księże Adamie, że ksiądz zauważa i tak bardzo istotnie, że nie jest to łatwe, nie jest to proste, nie jest to przeciętne, ale jest to możliwe dla każdej i dla każdego z nas. Bo człowiek, jak powiedziałem wokół tego słowa makarioi, albo będzie święty, i nie bójmy się tego, albo będzie przeklęty. Innej drogi po prostu nie ma. A zatem ta świętość ma być na tu i teraz, realizowana w radości. Czy tę radość możemy odczytywać na co dzień? Warto zobaczyć, że w Ewangelii Pan Jezus kończy słowami: cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Możemy już dzisiaj, doświadczając wielu przeciwności, swoją sprawiedliwością denerwując niektórych nawet, pobudzając do przemyśleń, możemy cieszyć się już dzisiaj, znosząc różne cierpienia, że nasza nagroda jest niezapomnianą Pana Boga.
Warto też zauważyć, że dwie rzeczy, którymi się dzielimy, wiara i miłość, można je zachować tylko wtedy, kiedy będziemy nimi promieniować na zewnątrz. Właśnie radować się i cieszyć, drodzy internauci, kiedy kłamliwie wszystko złe na was mówią z mego powodu, z powodu Jezusa Chrystusa. Bądźmy zwiastunami życia, tu na ziemi, potem w niebie. Bądźmy zwiastunami miłości do Boga i miłości bliźniego. Bądźmy zwiastunami świętości, albowiem jesteśmy dziećmi Bożymi. Pozwólcie, że do tych słów na koniec opowiem o własnym doświadczeniu. Kiedy przed ponad 27 laty przyjmowałem święcenia kapłańskie, stary proboszcz powiedział do mnie: Wojtek, gaudium et lacrime, radość i łzy. W ostatnich dniach w pełni tego doświadczyłem. 22 października we wspomnienie świętego Jana II, w liturgiczne wspomnienie, odszedł do domu ojca mój tato, świętej pamięci Zygmunt. Dużo łez, dużo bólu, dużo cierpienia ze strony rodziny mojej mamy. Przeżył dużo, bo 80 lat. Ale teraz mówimy o radości i rzeczywiście mogę powiedzieć, że Dzień Wszystkich Świętych jest to przecież ufne pragnienie, ale też i spojrzenie na tych, którzy przed nami przeszli. Ciekawe jest to, że Kościół w uroczystość Wszystkich Świętych wspomina wszystkich zbawionych, czyli ludzi wyniesionych już na ołtarze, ogłoszonych świętymi, błogosławionymi, ale wszystkich innych, którzy już radują się chwałą nieba. Dlatego, drodzy internauci, wszystkim życzę dobrego, pięknego, szlachetnego życia. Życia z Jezusem. Jezus nigdy nie zawodzi. Jezus jest pewien. Jezus jest zwiastunem dobrej, ufnej nadziei, słowa życia. Kiedy są łzy, to zawsze przyjdzie radość, bo zawsze po burzy przychodzi piękna, radosna nadzieja. Przychodzi piękne słońce. Nasza wiara to nie mrzonka. To Jezus Chrystus, żywy, prowadzący i towarzyszący nam na co dzień. Dziękuję zespołowi Słowa Życia za dzisiejszy komentarz, za coniedzielne przywoływanie słów Ewangelii. I życzę nam wszystkim, abyśmy byli zwiastunami tego, co najpiękniejsze. Żyli jak najlepiej tu na ziemi, a potem byśmy mogli wspólnie z Jezusem królować w niebie. Cieszyć się chwałą. Błogosławieni jesteście, siostry i bracia. Błogosławieni. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi, a ludzie otaczają życzliwością. Wszystkiego dobrego.